14.10 na naszych zegarach, a to oznacza, że na antenie Republiki czas na bitwę polityczną. Program Państwu doskonale znany. Dziś moi goście: Jolanta Milas, Trzecia Droga. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. I Krzysztof Lipiec, po mojej prawej stronie: Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Witam moją przeciwniczkę. Ja również. To Szanowni Państwo, przypomnę, bo Pan poseł w bitwie u mnie pierwszy raz. Panie pośle gości dzisiaj przypomnimy za tak, nie ukrywam, zasady. że cały jestem w strachu. Pani no. pani Jolanta Milas już w bitwie politycznej u mnie moim gościem była, ale przypomnimy te zasady. Trzy rundy tematyczne, w których będę Państwu zadawał pytania. 90 sekund każdy z Państwa ma na odpowiedź. Żeby było prościej, żebyśmy trzymali się tej dyscypliny czasowej, to poinformują nas o upływającym czasie sygnały dźwiękowe. Pierwszy, który będzie rozpoczynał, że czas na wypowiedź się właśnie rozpoczyna, to taki oto sygnał. A kiedy 90 sekund się skończy, to również Państwo zostaną o tym poinformowani. Czwarta runda to runda pytań wzajemnych. Każdy z Państwa ma. Do dyspozycji jedno pytanie na zadanie drugiej osobie, swojemu adwersarzowi 40 sekund na odpowiedź. Przysługuje też jedno adwocem w tych pierwszych trzech rundach, także 40-sekundowe. No i piąta runda, tutaj zwracamy się do naszych widzów, do Państwa. Hashtag bitwa polityczna, Serwis X. Czekamy na propozycje pytań. Kilka z nich dzisiaj w tym studio, w studio Republiki na naszej antenie się pojawi. Zatem jest na to chwila czasu. Zapraszamy do składania tych propozycji, do formowania tych pytań. Wszystko jest jasne, przejrzyste, przyjemne, no ale to jednak będzie starcie na merytoryczne. Mam nadzieję, argumenty, temperatura tego sporu w tym programie jest naprawdę wysoka. Nie przedłużając czas na bitwę polityczną, czas na rundę pierwszą. Rząd kalcji 13 grudnia zamieścił raport podsumowanie dotychczasowych prac ruskiej komisji Donalda Tuska. Ta komisja pracuje od 5 czerwca 2024 roku, a eksperci Tejże komisji mają badać wschodnie wpływy na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Polski. To jest jedynie teoria, a w praktyce rzecz wygląda następująco. Na czele tej komisji stoi generał Jarosław Stróży, szef służby kontrwywiadu wojskowego i były człowiek wojskowych służb informacyjnych a więc zbrojnego, przedłużonego ramienia. Moskw. Jego zastępcą pułkownik Krzysztof Dusza, który w czasach poprzednich rządów koalicji 13 grudnia, dzisiaj wówczas to była Platforma Obywatelska, ale także polskie stronnictwo ludowe, był człowiekiem odpowiedzialnym za zbliżenie z Rosją, za dogadywanie się z kryminalistami z rosyjskiego FSB, czego efektem była ta haniebna umowa, zresztą na którą zgodził się Donald Tusk. To wszystko mieliśmy. Opublikowane, udokumentowane, a te dokumenty ujrzały światło dzienne poprzez serial dokumentalny Reset autorstwa Michała Rachonia i profesora Sławomira Cęckiewicza. Donald Tusk atakuje Sławomira Cęckiewicza, mówi o tym, że celem działań poprzedniej komisji, komisji, która Badała rosyjskie wpływy, było wyeliminowanie z życia publicznego konkretnych osób, m.in. generała Pytla, Noska, wspomnianego Krzysztofa Duszy ze SKW, Jarosława Strużyka, Tomasza Siemoniaka, Jacka, Cichockiego czy Bartłomieja Sienkiewicza. Donald Tusk twierdzi, że Sławomir Cęckiewicz zbierał haki. Panie pośle, to jak to jest z tą komisją, która dzisiaj. No, została powołana przez Donalda Tuska, zaprezentowała po dwóch i pół miesiąca pracy półtora stronicowy pseudoraport, z którego tak naprawdę nic nie wynika, z czym mamy do czynienia, bo Donald Tusk atakuje dzisiaj twórców tego raportu, który ujrzał światło dzienne po miesięcznej pracy Komisji Profesora Cenckiewicza. Dlaczego również szef rządu Sławomira Cenckiewicza atakuje? no bardzo się nie napracowali w tejże komisji no ale cóż taka jest rola tej komisji aby przykryć to wszystko co między innymi ta komisja która została powołana przez sejm miała moc rangi ustawowej składała się tak naprawdę z fachowców znawców tego tematu i po paru miesiącach opublikowała pierwszy swój raport no, który był raportem druzgocącym, jednak, chociaż to była namiastka, jeśli chodzi o końcowy raport działalności tej komisji, no oczywiście to Tuskowi wszystko na rękę nie było, bo znamy przecież sytuację, chociażby ze wspomnianego przez pana redaktora Resetu, znamy jego postawę. Katastrofa smoleńska, pamiętamy jego zachowanie wtedy, kiedy Ukraina została zaatakowana przez y, Rosję w 2014 roku, a więc kłania się tutaj aneksja Krymu. Te stosunki polsko-rosyjskie zarządów Tuska były nadal świetne. No i dzisiaj rolą tej komisji w moim przekonaniu jest to, aby to wszystko, co y, odkrył Cenckiewicz ze swoją komisją, to co odkrylił również w ramach y, tego filmu reset, żeby to wszystko przysypać, żeby to dalej już nie mogło, że tak powiem, istnieć w przestrzeni publicznej. Dlatego też jest ta komisja. Przecież wiemy, to gołym okiem było widać. Tusk o tym niejednokrotnie mówił. Chcemy współpracy z Rosją, z taką, jaką ona jest, a jaką ona była i jaką ona jest, to my wszyscy doskonale o tym wiemy. To Jolantę Milas zapytajmy wobec tego. Pani przewodnicząca, czy pani te działania Donalda Tuska mm, się podoba? Ją, jak patrzy Pani również na te ataki, które szef rządu dzisiaj prowadzi na profesora Sławomira Cęckiwicza, na ten ogrom pracy komisji, która miała, która badała <laughs> wpływy rosyjskie? Jak Pani ocenia również tę komisję, która powstała przy rządzie, która jest powołana przez Donalda Tuska? Panie redaktorze, drodzy Państwo, ja uważam, że to jest kompletny bezsens, żeby jawne komisje badały tajne sprawy. I jeżeli tak to się będzie odbywać, że my sobie tu urządzamy teatrzyki i y, robimy koło tego mnóstwo szumu, koło bardzo tajnych spraw. Natomiast a tu prawdziwy szpieg, Pablo González, sobie penetruje całą Polskę. I pan redaktor też musi uważać, czy przypadkiem ten szpieg, ten czy inny pana nie spenetrował i w ogóle wszyscy politycy. Nie, bo to... nie miałem pani przewodnicząca nawet okazji przebywać się w Ale są, ten jest ujawniony, bo żeśmy go zobaczyli w objęciach Putina. Wielu nie wierzyło, że to jest szpieg. Ja uważam, że mamy wierzyć służbom specjalnym, którzy tego szpiega złapali. Yy... Zamknęli. Natomiast ja dalej uważam, że od tego są służby specjalne, a nie jawne komisje, które będą badać sprawy niejawne, aż szpiedzy prawdziwi sobie szaleją jak chcą. Więc służby specjalne się powinny zajmować badaniem spraw bezpieczeństwa. Sprawy bezpieczeństwa nie powinny. Mnie to bardzo boli, że te sprawy bezpieczeństwa dzieją się. Pod tą naszą, czy nad tą naszą, czy w tej naszej polaryzacji, a to właśnie tak nie powinno być. Yy, więc ani jedna, ani druga komisja nie uważam, że jest dobrym rozwiązaniem przy całym szacunku to znaczy, do pracy. Pani przewodnicząca, nie badać żadnych y, wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo? Badać. Pani mówi o tych służbach, które, że to służby specjalne. Służby badać. specjalne służby. w ukryciu mają no, to, to badać. i to służby specjalne, bym... pani przewodnicząca, no bo generał Jarosław Sturzyk jest szefem służby kontrwywiadu wojskowego. Jego zastępcą jest pułkownik Krzysztof Dusza. No i obaj to są ludzie, którzy tak jak Dusza zostali skompromitowani współpracą z Rosjanami, a generał Stróżyk jest człowiekiem WSI, wojskowych służb informacyjnych, które były przedłużeniem Macek Moskwy tutaj w Polsce. Przede wszystkim uważam, że jeżeli ktoś jest szefem służb specjalnych, to nie ma się fotografować i sobie puszczać zdjęcia do mediów społecznościowych, nie ma udzielać wywiadów, to ma być osoba niewidoczna i ma badać te bezpieczeństwo Polski. I uważam, że i jedna i druga komisja, jawna, wręcz teatralna, o sprawach tajnych. No dla mnie to nie ma sensu. Służby to nie są od badania, służby to są od tego, aby strzec naszego bezpieczeństwa no przed, przed takimi Ale również badania. Jak to było na przestrzeni dziejów, doskonale o tym przecież wiemy, że te służby współpracowały z FSB, chociażby było podpisane stosowne porozumienie za zgodą polskiego premiera, tak więc te sprawy też powinny być zbadane. A słusznego tematu pani tutaj dotknęła w sprawie Pablo Gonzalesa. Szpiega rosyjskiego. Pamięta pani, jak dzisiaj koalicja 13 grudnia wyraziła oburzenie, że służby specjalne dokonały aresztowania właśnie tego, tego szpiega. Wy, czyli Dzisiaj, dzisiaj stanowicie koalicję 13 grudnia. Nie wierzyliście w to, wręcz atakowaliście służby specjalne pod rządami yy, Prawa i Sprawiedliwości, że dokonały właśnie takiego wyczynu. Dzisiaj okazuje się, że tenże szpieg był witany yy, z wielkimi honorami przez yy, barbarzyńcę yy, Putina yy, na lotnisku w Moskwie, czyli okazuje się, że polskie służby specjalne w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości to odnosiły wiele sukcesów to nie tylko Pablo Gonzalez ale rzeczywiście słusznie pani zwraca na to uwagę że, że tak państwowa komisja jakaś tam istnieje bada sprawy aż szpiedzy szaleją tak szaleją ja Najgorsze tylko dodam to to, że mają duży wpływy na polityków że 5 lipca pani przewodnicząca 5 lipca 2000 zaraz pani też dam głos żeby było porówno, pani przewodnicząca 5 lipca 2023 roku komisja europejska opublikowała raport do spraw Praworządności w Polsce, tego dotyczącego. Jednym z dowodów na jej rzekome łamanie było zatrzymanie Pablo Gonzaleza przez ABW w lutym 2022 roku. Wasz obóz polityczny, Pani Przewodnicząca, przyklaskiwał działaniom Komisji Europejskiej, która to w kolejnych rezolucjach, w ja kolejnych to raportach Polsce. mówiła, że w Polsce nie ma demokracji, że w Polsce zagrożona jest demokracja i nie ma praworządności. No nie tak, bo wy tu macie taką tendencję, żeby cały, całą koalicję, i tam wchodzi tyle, tyle partii wkładać do jednego wora, a dlatego właśnie to razem, jest koalicja, że no, Pani, mamy no, różne poglądy na różne sprawy i to jest bardzo często widoczne. Więc ja nie uważam, że y, moje środowisko polityczne to popierało, a jeżeli to się rzeczywiście znalazło, bo ja tego nie sprawdzałam, w dokumentach Unii Europejskiej, no to to jest dla tej osoby, która to tam włożyła, która się pod tym podpisywała, no to to jest. Nie wiem, czy kompromitacja, czy po prostu teraz wie, jak to było, czy powinna przeprosić, czy powinny, powinno się napisać do Unii Europejskiej, żeby wyjaśniła tę sprawę. No wszyscy wiemy, jak było. Ja i wtedy, i dzisiaj no, mam wtedy zaufanie nie wszyscy do służb Unia Europejska nigdy nas nie przepraszała, zazwyczaj nas prosi, zdaniała, a... szczególnie pod rządami właśnie yy, rządów konserwatywnych. Tak, więc to jest ale jedna czy wyście się zwracali do Unii Europejskiej, ażeby uzupełnić złą informację? Bo ja tego nie zauważyłam. Nie było żadnej aktywności y, europosłów, którzy nie, by proszę tłumaczyli, proszę jest tak, tak, nie, tak, a nie, nie tak. Mówić, była specjalna komisja a macie wtedy, czekać kiedy, na trzęsienie ziemi, kiedy, aż sami tam y, wszyscy się dowiedzą? Y, nakładane na Polskę różnego rodzaju y, procedury związane z praworządnością. Jedna z procedur trwała od 2017 roku aż do czasów rządów Tuska, który mm, przy swoich rządach dokonał takiego bezprawia w Polsce, które do tej pory odczuwamy Kurobka, na własnej skrócie. W tamtym czasie ta procedura została, została Jest Pani Przewodnicząca, u nas praworządni, u nas e, również, jeżeli chodzi o dyscyplinę czasową i tak Państwu e, nieco przedłużyłem tę pierwszą rundę. Przenosimy się do rundy drugiej już teraz. Pod koniec lipca obrońca księdza Michała Olszewskiego, mecenas Skwarzyński, informował o tym, że z końcem sierpnia kapłan będzie mógł wyjść na wolność, że uchylony zostanie ten środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Tymczasem jednak prokuratura podległa Adamowi Bodnarowi, nie składa broni. Nie chce wypuścić z aresztu śledczego księdza Michała Olszewskiego, dwóch urzędniczek z Funduszu Sprawiedliwości, z Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Również cała trójka usłyszała nowe zarzuty. Tak przekazał Rzecznik Prokuratury Krajowej, tej nielegalnie przejętej, prokurator Przemysław Nowak. I dodaje, prokuratura zawnioskowała o przedłużenie tymczasowego aresztu na kolejne trzy miesiące. To prokuratorzy z zespołu śledczego numer dwa. Ogłosili podejrzanym Michałowi, księdzu Michałowi i tym dwóm urzędniczkom postawienie, postanowienie o uzupełnieniu i zmianie dotychczasowych zarzutów. Zarzut nowy, kwalifikowany z artykułu 258, zarzut brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw przeciwko. Mieniu, więc wygląda na to, wszystko na to wskazuje, że ksiądz Michał Olszewski, jak i dwie urzędniczki z Departamentu, Funduszu, Depart Departamentu Sprawiedliwości zajmujących się Funduszem Sprawiedliwości z końcem sierpnia nie odzyskają tej wolności. Z czym my mamy tutaj do czynienia, panie pośle? No, my mamy tutaj do czynienia ze zwykłym skandalem złamaniem prawa przez organy, które są uprawnione do tego, aby strzec w Polsce praworządności. Takim organem jest z pewnością prokuratora, prokuratura. Które już podczas rozpatrywania przez sąd zażalenia na tymczasowy areszt, właśnie między innymi dla księdza Olszewskiego, sąd wytknął błędy polegające na tym, że mamy do czynienia z bezczynnością procesową w przypadku postępowania przygotowawczego i dlatego też ten areszt, areszt został skrócony. No, prokuratura zrobiła wszystko, aby znaleźć fikcyjny hmm. powód ku temu, aby ksiądz nadal pozostawał w areszcie i stawia kolejny zarzut w sposób bezprawny, bo jest bardzo proste pytanie, gdzie oni, czyli ci prokuratorzy bodnarowcy, yy, byli do tej pory, skoro ksiądz trafił do więzienia. Takiego aresztu, ale ar takiego zarzutu nie było i w trakcie aresztowania, kiedy ksiądz już miał możliwości yy, yy, zerowe do tego, aby wpływać na kształt postępowania, yy, okazuje się, że, że w w czasie aresztu doszło do sytuacji takiej, kiedy mógł działać w zorganizowanej grupie przestępczej. To jest skandal. Jeśli będziemy mieli do czynienia z sądem, Niezawisłym, gdzie sędziowie będą niezawiśli, to jestem przekonany, przekonany co do tego, że ten zarzut, który ma być postawiony, bo on jeszcze chyba nie został postawiony księdza wszystkiemu, po prostu się nie obroni. Usłyszał tak? I teraz pani Janę Tamilas, pani przewodnicząca: no właśnie, mamy postanowienie prokuratury że ksiądz Michał Olszewski odzyska wolność, że ten środek zapobiegawczy zostanie uchylony w postaci tymczasowego aresztowania. No i co robi nagle prokuratura po takiej decyzji sądu yy, aresztowego? No, stawia nowy zarzut po to, żeby mieć podkładkę prawną do zatrzymania księdza na kolejne, jak rozumiem, trzy miesiące, no bo kolejny środek zapobiegawczy przedłużenia aresztu. Panie redaktorze, w dniu, w którym ksiądz Olszewski miał niby skrócony areszt, a ja uważam, że miał wydłużony, że miał wyjść z końcem sierpnia, byłam tu u redaktora Kłeczka, wszyscy świętowali sukces, a ja wtedy powiedziałam, to nie jest żaden sukces, bo sukces byłby wtedy, kiedyby ksiądz Olszewski tego dnia wyszedł, a nie że ma czekać do końca sierpnia. Nawet sędzia Tuleja mówi, że ksiądz Olszewski jest niepotrzebnie zatrzymany i te dwie urzędniczki również i w takiej sytuacji przytrzymywanie księdza do końca sierpnia było dla mnie to nie był sukces. Natomiast w mojej ocenie yy, prokuratora jest odstawiania zarzutów sąd od osądzania, obrońca od do odbronienia, a polityce odreformowania wymiaru sprawiedliwości. I zwracam uwagę już nie po raz pierwszy, że areszt śledczy jest nadużywany. Ja nie jestem adwokatem, ale pytałam prawników, to powiedzieli, że był nadużywany. Jest nadużywany teraz, wcześniej, 5 lat temu, 10 lat temu, 15 lat temu i jeszcze wcześniej. Ludzie po prostu są zamykani. Kończy się ten termin aresztu, to coś tam wymyślą, no i właśnie się tak stało, Żeby areszt przedłużyć. I ja mam wielki żal do poprzedniej ekipy, że nie zreformowała tego, żeby ten areszt śledczy przestał być nadużywany. Wtedy też byli ludzie zatrzymywani i siedzą, siedzą miesiącami przychodzą, mówią, przesłuchajcie mnie chociaż, pani, pani to się nie zdarzyło, ani tamci nie zrobili tego. To ani... jest w ten sposób, że wyrzucacie sędziów sądów powszechnych, tak samo w sądzie okręgowym w Warszawie wymieniony jest prezes. I na dniach. Teraz podjęto decyzję o wyłączeniu, o wyłączeniu sędziego Przemysława Dziwańskiego przez sędziego Krzysztofa Chmielewskiego, który jest znany ze swojej współpracy ze skrajnie upolitycznionym Stowarzyszeniem Sędziów Justitia. Ten sam sędzia bez żadnego trybu arbitralnie podjął decyzję o wykluczeniu ze składu orzekającego, ze składu sędziowskiego sędziego Dziwańskiego w sprawie zażaleniowej ustawionej na 23 września w sprawie Marcina Romanowskiego. I tak wygląda no to wasza chętnie reforma. To skomentuję, że jeżeli ten sędzia o którym pan mówi na mediach spo w mediach społecznościowych jednoznacznie politycznie się wypowiada a jeżeli i to przeciwko pisowi to druga strona powinna. nie powi tylko przeciwko Polsce bo sędzia Chmielewski pisał na Twitterze że on No ja znowu Rosji. go tak nie śledzę więc to tylko troszeczkę pani mówi, sobie zajrzałam ten sędzia po, ale to proszę mi pozwolić się... dokończyć Bardzo to proszę. druga strona powinna wystąpić o odsunięcie tego sędziego od tego postępowania bo może być może się tak zdarzyć, że ten sędzia będzie stronniczy, bo chciałabym przypomnieć, że sędziowie... Mogą mieć poglądy polityczne, ale mogą sobie o tym z żoną dyskutować, jeżeli ją mają. A jeżeli chodzi o publiczne wyrażanie swoich poglądów, to jedynie głosowanie, które jest tajne. I na przykład, dam za, przy... znaczy, dam za przykład sędziom, naszą bokserkę Julię Szeremetę, która, jak ją zaczynają pytać o politykę, to ona mówi: Ja służę w wojsku polskim i nie będę mówić o polityce. Więc wszystkich. Innych, którzy łamią y, właśnie ten zakaz, to, to mają dobry przykład. Oddałem no, pani te kilkanaście sekund, żeby, no, było, żeby była ta uczciwość i sprawiedliwość. Panie pośle, jak pan patrzy na te dwie kwestie, o których tutaj rozmawiamy, czyli y, ta dotycząca reformy sądów, o których mówi? Pani Przewodnicząca Milas, że ma do Was żal, że za Waszych czasów tych sądów, że wymiaru sprawiedliwości nie zreformowaliście. No i ta kwestia, o której śledczego. ja mówię, czyli dzisiaj koalicja 13 grudnia w taki sposób reformuje wymiar sprawiedliwości, że odsuwani bez żadnego trybu są sędziowie, przez innych sędziów, którzy nie kryją się publicznie z konkretnymi e, poglądami politycznymi, atakują e, tego, wobec którego będą za chwilę podejmować orzeczenia, wydawać wyroki. No właśnie, ta kwestia, o której akurat Pani tutaj powiedziała, to nie ma żadnego, żadnego nic wspólnego z reformą systemu, bo te sprawy są jasno ściśle określone w, w kodeksie postępowania karnego, jak i również w instrukcjach, które formułuje prokurator generalny wobec swoich podwładnych prokuratorów. I tutaj mamy do czynienia ze zwykłym y, skandalem, który jest, że tak powiem, y, y, tolerowany przez y, zwierzchnich prokuratorów. No tutaj warta jest podkreślenia jeszcze sprawa jednego z prokuratorów, który też jest zaangażowany w to śledztwo. To jest prokurator Woźniak, o ile się nie mylę. Tam w grę wchodzi taka sytuacja, że on nadal jest y, prokuratorem referentem, będzie głównym oskarżycielem, mimo tego, że po drodze w trakcie postępowania załapał przymiot świadka. Tam chodzi o y, y, z, nielegalne podsłuchiwanie, y, rozmowy, którą prowadził jeden z oskarżonych y, w tej Ostatnie sprawie. I y, y, tutaj no, prokurator zachował się skandalicznie. On nadal oskarża, chociaż tak naprawdę powinien być y, no, w tej sprawie jako świadek. Ten prokurator prowadzi sprawę księdza Michała Olszewskiego. Tak to jest znany to jest prokurator wszystko, Piotr Woźniak, który... To wszystko. Przed laty, o czym my tutaj mówimy, to jest paryżę, wierzchołkiem przeczy, góry lodowej. Doszedł, Mam przekonanie, że. Wówczas osobistego tak. więźnia Donalda Tuska, Piotra Staruchowicza, kiwica tak warszawskiej Legi, to ten sam prokurator i te same metody mamy dzisiaj. Jeszcze 40 sekund pani przewodnicząca Jolanta vocem. Panie pośle, ja się nie zgodzę z Panem, że nie można było tego wymiaru sprawiedliwości zreformować, bo to, że w areszcie śledczym siedzą osadzeni i nikt ich nie przesługuje miesiąc, przesłuchuje miesiącami, to jest nie w porządku. To powinno jakoś być zreformowane, że ten areszt śledczy czemuś służy po to, żeby ten człowiek podejrzany nie ma taczył, ale trzeba yy, go przesłuchiwać i tak dalej, a Pani, Od lat się dzieje, dzieje się, się tak, sądów. że ktoś sobie siedzi, wszyscy o nim zapominają, kończy się termin, to tak jakby budzik mieli nastawiony, coś zrobią, jakąś czynnikiem Pani, Żeby my, znowu... też, my też mamy dzisiaj prawo. W sprawie telewizji publicznej że... prawo zostało złamane. W sprawie prokuratury Państwo, krajowej, zobaczcie, na, na szczytach prawo, prokuratury. Tak, jak rozumie Donald Tusk, no to było zapowiadane już w toku poprzedniej kampanii wyborczej, władzy i w poprzedniej, wyborczej. Nie, za poprzedniej władzy. Akurat możemy można tak kontestować, kontestować, że jakieś to regulacje były niedobre. Runda trzecia przed, przed nami, szanowni państwo, regulacje. bardzo prosimy. Skończyły się igrzyska olimpijskie, które no właśnie, będą charakteryzowały się wieloma kontrowersjami. Jedna z tych kontrowersji dotknęła polską zawodniczkę, wcześniej już zresztą wspomnianą przez panią Jolantę Milas, Julię Szeremetę jeszcze raz. Julii gratulujemy tego srebrnego medalu, dla wielu jest jednak złotą medalistką, dlatego że w ciągu tego turnieju pokonała wszystkie kobiety w swojej kategorii wagowej, nie udało się w finale, wiemy z jakiego powodu, jest wiele kontrowersji, że walczyła z biologicznym mężczyzną, ale to nie jeden, nie jeden jedyny taki przypadek, mieliśmy też osobę reprezentującą Algierię, Imanę Kelif, która to wstąpiła na drogę prawną przeciwko znanym osobom, które głośno kwestionowały to, że jest kobietą. Chodzi m.in. o autorkę serii powieści Jake. Key Rowling, a także Ilona Maska. Dzisiaj osoba reprezentująca Algierię na tych igrzyskach występuje na drogę prawną. To potwierdził portal w rozmowie z jej prawnikiem. Manek Elif chce rozliczyć znane osoby za publiczne kwestionowanie tego, że ta jest kobietą. I przypomnijmy tylko, że Federacja Bokserska, Pięściarska wykluczyła z Mistrzostw Świata. I Imane Kelly, i e, tę osobę z Tajwanu, która walczyła z naszą Julią Szeremetą, bo te nie przeszły testów płci. To komentarz. Jolanta Mila z tym razem zaczyna. Jak pani podoba się e, po pierwsze to, co dzieje się, to, co działo się na Igrzyskach Olimpijskich? O tych kontrowersjach mam, tutaj te kontrowersje mam na myśli, no i co z tym wystąpieniem na drogę prawną, jak pani to, to, to ocenia, no bo mamy pewne wypowiedzi, mamy wolność słowa, wypowiedzi znanych osób, no i wygląda na to, że będą musiały za te słowa odpowiadać karnie. Więc może szybciutko co do tego procesu, bo ja o nim nie słyszałam. Teraz się dowiaduję, więc każdy ma prawo. Jest no jeszcze procesu, nie ma, ale jest Ma złożone. różne tam. Każdy może wnosić sprawę do sądu, niech sądy pracują. Natomiast to, co się działo na olimpiadzie, to jest rzeczywiście poważna sprawa niedociągnięcia organizacyjne, moim zdaniem, bo Pan wspomniał, że Federacja Boksu zorganizowała Mistrzostwa Świata i tam te zawodniczki miały poprzez badania zakwestionowaną płeć. I nie były dopuszczone. Natomiast MKOL dopuścił te zawodniczki jako kobiety. Bo stwierdził, że według dokumentu tożsamości oni ustalają płeć. Więc, jeżeli już byśmy się tak tego trzymali, to MKOL jest zacofany, bo przecież w wielu krajach są dokumenty, gdzie można sobie wpisać płeć inną i mamy podobno kilkadziesiąt płci. Ja się troszkę nie nadążam za tą ilością, ale tak jest. Więc to wtedy musieliby również w MKOLu to respektować. Ale ja uważam, że to jest sprawa dla pkol Polskiego Komitetu Olimpijskiego, żeby zaczął walczyć o to, że na Olimpiadzie ma być co innego płeć społeczna. Jeżeli ktoś się czuje no, no ja nie wy, wy, wymienię teraz tych wszystkich płci ale jeżeli się czuje inaczej niż się urodził, to okej, okay, ale pie, płeć fizyczna. Y, powinna być brana pod uwagę na olimpiadzie i dlatego uważam, że i poprzedni rząd i, i obecny nikt, all, który to przede, przede wszystkim all, powinien się all, zająć przygotowaniem się polskich sportowców i sprzętu dla też, polskich sportowców bo się okazuje, że nasza srebrna y, medalistka igrzysk olimpijskich w, w kolarstwie torowym dopiero na chwilę tak naprawdę przed startem otrzymała i kombinezon i, i rower to jest coś niewiarygodnego, ale to znów no, kto kieruje dzisiaj ministra? Ministerstwem Sportu. Ale, Kto jest miejscem? E, sprawa w tym resorcie, pani tego, w jaki no, sposób. wasz kolega z waszego obozu politycznego, czyli Sławomir Nitras, Ale który wcześniej... nie przygotował polskich pani zawodników do tych Igrzysk Olimpijskich. Stąd tak też tak może marny wynik. To wcześniej byli ministrowie z innej opcji politycznej i nigdy no, nie nigdy tak słabych czy wyników nie było. pani powinien Pani zrobić przewodnicząca, to jest najsłabszy takiego, wynik od że... dziesięcioleci na Igrzyskach Olimpijskich. Ja A to, że nie ma, to, że Nitras nie dopilnował. Nie tego, żebyśmy co? mieli sprzęt nasi zawodnicy, no to jest w ogóle A wie absurdalna pan tym, że sytuacja. W Stanach Zjednoczonych w ogóle nie ma ministra sportu, ile oni mają medali, więc ja uważam, że to jest nasz problem, czyli, że my nie czyli mamy. teraz do dymisji pani, Ale pani poprzedni tak? minister też był Bortniczuk, zdaje się, prawda? Był ministrem sportu. No i ile medali zdobył? Ale nie mamy toru kolarskiego, jeden tor kolarski chyba mamy. Mamy dwa baseny o wymiarach olimpijskich i tu mam uwagi do samorządu, bo wszędzie są akty. Kwaparki, a chyba tylko dwa baseny o wymiarach olimpijskich. Nie mamy różnych innych obiektów do jazdy szybkiej na lodzie, Dobrze, I, tak dalej, i tak dalej, Dobrze, w, w szkole powinno. do jazdy mamy szybkiej teraz, na lodzie. Nie, 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 Chwilę nie, odbiegać państwo. nie, 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 ale dla to nie was, my, tylko my Polacy. Panu, powinna, Szanowni powinna Państwo, bo nauczka. odbiegniemy za chwilę tematu. Panie pośle, mamy sytuację związaną z Igrzyskami Olimpijskimi, mamy kontrowersję. Ktoś, kto głośno mówi o tym, że w pięściarstwie kobiecym walczyli mężczyźni. Dzisiaj będziesz musiał liczyć się z tymi konsekwencjami, również karnymi, prawnymi. No niestety, no, mamy do czynienia dzisiaj z takim światem, ze zwariowanym światem, który po prostu dopuszcza takie sytuacje, no, które no, ludziom o normalnych zmysłach w głowie się nie mieszczą. Bo przecież jak może kobieta walczyć z mężczyzną w tej, samej, w tej samej kategorii, kiedy pod względem biologicznym zostało to udowodnione. I to jest rzecz po prostu niesłychana. Trudno jest przesądzić, w jaki sposób to powinno wszystko się odbywać. Bo rzeczywiście, tu jest rozdźwięk pomiędzy Federacją Bokserską a mkol Federacja Boksarska nie dopuszcza y, osób y, innej płci zaszergowanej do danej kategorii, a więc nie jest to możliwe, żeby pośród kobiet znalazł, y, znalazł się mężczyzna, tak jak to się stało w finale, y, finale y, w Paryżu. Y, ja jestem przekonany co do tego, że to wariactwo... Kiedyś musi ustąpić. My mamy do czynienia dzisiaj z, ze sprawami postawionymi na głowie. Otóż mniejszość próbuje zawładnąć większością, yy, nie licząc się na to, nie licząc się z tym, że rzeczywiście czyni po drodze wiele szkód, chociażby w takich kwestiach, jak związanych z płciowością. No, dzisiaj mamy do czynienia z 50 paroma płciami. Yy, A to tak pan naprawdę. Na bieżąco. Tak, no, no, nie, to są jeszcze stare sprawy, które wyszły, w, wyszły ze środowisk EPL-u w Unii Europejskiej. Także wy do, do, tej, do tej struktury należycie i też macie, bierzecie za to odpowiedzialność. Ja natomiast tak. Yy, kropka, Pani Pośle, panią bo po poseł, czasie. To zaraz to pytania bardzo dobrze, to już przerywam Pani Pośle, bo pytania już za chwilę w rundzie czwartej. Zapraszamy. To od pana posła zaczniemy. Krzysztof Lipiec kieruje pytanie do pani Jolanty Milas. Panie pośle, czekamy. Nie no bo właśnie tutaj w tej rozmowie wychodziło, że w wielu sprawach się zgadzamy. Pani próbuje tutaj taką narrację nawet konserwatywną w swoich wypowiadaniu, w swoich poglądów. Zawrzeć, ale ja chciałem zapytać, przecież polskie stronnictwo ludowe ma swój głęboki udział w tym, że te wariactwa, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, to, że one istnieją w realnej rzeczywistości. To wy wspierając Donalda Tuska w rządowej koalicji, no musicie sobie zdawać z tego sprawę, że, że bierzecie za to również odpowiedzialność. Czy to y, politykom polskiego Stronnictwa Ludowego nie przeszkadza, że łamane jest prawo? O wielu rzeczach żeśmy tutaj dzisiaj mówili: bezprawne przejęcie telewizji, prokuratura krajowa atak na KRS, atak na Trybunał Konstytucyjny w sprawach sportu, żeśmy o tym rozmawiali, to nic innego, jak to jest to wszystko, co tak naprawdę firmuje obóz Donalda Tuska i Wy jesteście z nim do samego końca. Tak jak... <laughs> czy razem z nim zechce, zechcecie zakończyć swój żywot po, polityczny? Czy, 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 Bo czy on jest pytanie Pytanie Nastąpi. Pośle? Czy nadal zamierzacie wspierać y, obóz Donalda Tuska? czy przypadkiem nie powinniście pomyśleć o tym aby zawrzeć inną koalicję dobrą dla Polski która nie będzie dla Polski szkodliwa bo ta która I dzisiaj Jolanta jest Milaz jest szkodliwą 40 sekund. Odpowiada. 40, sekund. Krótsza, 40 sekund. że polskie stronnictwo ludowe jest kotwicą konserwatyzmu i zdrowego rozsądku i tu mam przy sobie umowę koalicyjną i dokładnie jest tu napisane czego dotyczy a w pozostałych sprawach każda partia sobie prowadzi swoją działalność a kosiniak że jest tego najlepszym dowodem, że potrafi się sprzeciwić. Donaldowi Tuskowi, na przykład jeszcze za, jeszcze jak to były czasy, że y, rządziła, rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to PSL zagłosowało za budową zapory. W tej chwili były pewne głosowania, w których PSL też głosował, tak jak uważał, co się Donaldowi Tuskowi nie podobało, więc taki jest rząd no, koalicyjny, że lewicy jest tak, Pytanie, Pytanie uzupełniające, lewicze, jeśli tej kwestii można. W kwestii aborcji mówią jednym to... głosem. Czy pani zna ostatnie wyniki badań opinii społecznych, 1,7 dla PSL-u? To jest straszny A proszę spadek poparcia. Podam pani Jasne, że znam i uważam, że jest wiele sił, którym się nie podoba właśnie to, że PSL jest kotwicą konserwatyzmu, zdrowego rozsądku. I wiecie państwo, sondaże to jest narzędzie walki politycznej, więc komuś na tym zależało. Taki so sondaż sobie kupił, zrobił. I tak jest moje zdanie na ten temat. No to, 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 to Pani to pytanie jest słaba: kotwica no. konserwatyzmu, jeśli, jeśli taką, taką Jola, macie Pani, Pani zadać. Teraz społeczny. pytanie Pani, Pani Przewodnicząca: Pani pytanie i Pan jedno, poseł będzie dwa odpowiedział. Jedno pytanie, bardzo prosimy. To ja do Pana posła tutaj tak pozytywnie, bo sama uważam, że polaryzacja to jest coś, co gubi. Nasz kraj, gubi nasz naród i gubi każdą inną sprawę, począwszy od medali na olimpiadzie, a skończywszy na tych ludziach, którzy są więzieni, którzy są tak czy inaczej traktowani za poprzednich rządów i za dzisiejszych. Więc mam taką sprawę, bo przed programem się dowiedziałam, że będę się właśnie z Panem tutaj biła i spojrzałam do Wikipedii. Pan, pan skończył studia fizykę, tak? Dobrze mówię? Czy to. Tak. No właśnie, ścisły kierunek to jest bardzo niepopularne dzisiaj. Dzisiaj wszyscy chcą albo śpiewać w telewizji, albo jak ktoś umie kartofle obrać, to już gotuje w telewizji, a mało jest takie kierunki politechniczne czy ścisłe są niepopularne, a uważam, że tu jest najwięcej wakatów, jeżeli chodzi o miejsca pracy, to jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Jakby pan jako poseł próbował, albo nie próbował, popularyzował właśnie tą drogę kariery dla młodych ludzi? Bo to nie jest modne być inżynierem. Modne jest być, bo mamy dużo absolwentów politologii, bi bibliotekoznawstwa, polityka jest w fatalnym stanie, książek nikt nie czyta, wszyscy będzie, chcą śpiewać, będzie gotować. Książek, A bo co by zrobił? pan zrobił? Bo pan umiał z skończyć pozycji. taki trudny kierunek. Żeby, Pytanie, pani. żeby to było modne, popularne, żeby młodzież y, chciała iść tą ścieżką kariery, bo to by było dobre dla młodzieży i dla nas w Polsce. 40 sekund Pan poseł Krzysztof Lipiec. Nie no bardzo dziękuję przede wszystkim, że dostrzega pani y, taką dyscyplinę naukową, jaką jest fizyka. Rzeczywiście to nie jest łatwa dyscyplina i, i, i chętnych, chętnych y, y, robienia kariery w zawodzie fizyka wielu, wielu nie jest, ale rzeczywiście to, o czym pani mówi, to jest kwestia odpowiedniego reformowania systemu edukacji narodowej. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że to, co nas trzyma przy z jednej strony przy polskości, z drugiej zaś strony przy bardzo konkretnych naukach, jest w szkołach ograniczane i w moim przekonaniu... Tej materii powinno nastąpić, że tak powiem, powrót do starych systemów y, nauczania. I kropka, Pani no Przede pośle. wszystkim otworzenie młodzieży możliwości zdobywania wiedzy w zajęciach poza lekcji. Bardzo dziękuję. To była runda czwarta, a my przenosimy się do rundy. To była runda czwarta, my przenosimy się do rundy piątej czas na pytania od naszych widzów za chwilę je poznamy. Bardzo proszę o to pytanie. Zbigniew Rudnicki. Bunt i anarchia kasty trwają dalej. Sędziowie stali się politykami i wspierają rząd w bezprawiu i bezkarności. Czy prawica po wygranych wyborach wprowadzi oczekiwaną przez Polaków lustrację, dekomunizację i degradację? To pani pośle, rozumiem, że to jest chociaż no PSL, bo pani Jolanta Milas jest z, z tej zielonej, Jestem z tak środka. Powiem, strony trzeciej drogi, pani mówiła o tym, że no, jesteście ostoją kotwicą konserwatyzmu, to Państwo oboje mogą odpowiedzieć na to pytanie, Panie Pośle. No, czy PSL jest y, ostoją y, tego konserwatyzmu? Na, no, tak, mówi tej, pani tej, Ale ja już próbowałem wcześniej to zakwestionować. Akurat w moim przekonaniu tak nie jest. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że to, co udało nam się przeprowadzić w sferze y, dekomunizacji, no to jest sprawa chociażby esbeckich emerytur, y, które zostały uchwalone przez y, większość y, parlamentarną w tamtym czasie Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj okazuje się, że Tusk przy poparciu PSL-u już dawnym SB-kom oddał 2 miliardy złotych. To Ale jest nie skanda skandaliczna, skandaliczna sytuacja, że rzeczywiście do takich sytuacji dochodzi. No oczywiście, że jak tylko będzie taka możliwość dana nam od polskiego społeczeństwa, to do sprawy dekomunizacji i deubek deubek deubekizacji yy, Rzeczypospolitej Polskiej trzeba wrócić. Pani Przewodnicząca. Taką odpowiedź, że prawo, praworządność, przestrzeganie prawa, dobre działanie. Wymiaru sprawiedliwości powinno sobie z tym wszystkim poradzić, i nie powinna to być taka nagonka, że jedni na drugich, bo nie wszyscy to nie jest tak, bo, bo, bo w tej chwili mamy tak, że jedni uważają, że tamci są źli, ci uważają, że tamci są źli, jedni drugich ścigają, chcą zlikwidować. Nie, po prostu przestępcy i ci, którzy złamali prawo, mają być ścigani. Do tego musimy dążyć. Chodźcie też... na dobrą stronę mocy. Pani doskonale o tym wie, że tutaj decydują procedury parlamentarne, w parlamentaryzmie jest tak, kto ma większość, ten ma rację. Wy dzisiaj jesteście po drugiej stronie, wspieracie obóz Tuska, obóz Tuska, który jest szkodliwy dla Polski. I powinniście w tej materii podjąć Szanownie, naprawdę państwo, doskonale wiemy, jak wygląda Pani czasu nie przewodnicząca nie mówi o tym, że tu powinna być praworządność, demokracja i tak dalej. Natomiast pamiętamy dla o tym, że dla ludzie, którzy, e, którzy, mieli, e, którzy nie byli skazani, mieli, w, mieli odpowiednie e, tutaj wyroki i odpowiednie. Decyzję pana prezydenta w tej kwestii, a więc posłowie Maciej Wąsiki, Mariusz Kamiński, mimo tego ułaskawienia do więzienia i tak zostali wtrąceni, będąc więźniami politycznymi tego obozu władzy obozu władzy, którego pani jest dzisiaj częścią i przedstawicielką. To była bitwa polityczna. Pięknie dziękuję. Jolanta Milas, Trzecia Droga. Dziękuję bardzo. Krzysztof Lipiec, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję, do widzenia. Ja Państwu się kłaniam pięknie, również dziękując za to, że Państwo są z nami. Jeszcze apeluję do Państwa oczywiście o wsparcie. Razem tworzymy Republikę najlepszą stację informacyjną w Polsce. Miejmy nadzieję, że już za chwilę, również i największą, a na pewno największą już teraz z polskim kapitałem. Numer konta, Fundacja Niezależne Media, także kod QR bierzemy swoje smartfony, aplikacja aparatu przeniesie Państwa do strony e, Republika. Jeden klik za pomocą tej strony również mogą Państwo razem z nami tworzyć dom wolnego słowa. Nowy dom wolnego słowa, jak Państwo doskonale wiedzą, tworzy się. Przed nami yy, kilka miesięcy wytężonej pracy, budowa nowego studia. To wszystko nie byłoby możliwe bez Państwa wsparcia. Za to pięknie dziękuję. Za chwilę kolejne programy. Pozostańcie Państwo z Republiką.